Witajcie, mężki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hasbro 4 na modyfikacji Case Redux jako Meksyk. Ostatnim odcinku kontynuowaliśmy naszą wojnę. W tym odcinku też zapewne będziemy kontynuować. No i niestety nasi sojusznicy trochę słabo im idzie. Niestety, ale bardzo chętnie bym chciał, żeby oni jednak trochę lepiej poszli. Tutaj syndykalistom dobrze idzie, ale w międzyczasie my po prostu budujemy armię. To, co mamy największy problem, to teraz popychanie czołgów. Dosłownie nie mamy nic, żeby popchnąć czołgi. Co jest niestety dla nas bardzo denerwujące. Mamy na szczęście tyle siły, żeby popychać niektóre dywizje. Ale w głównej mierze widzę, że im bardzo dobrze idzie obrona. To jest najgorsze. Więc możemy sobie na przykład popchnąć tych. Bardzo chętnie bym ich wypchnął tutaj, bo potrzebuję tej prowincji, żeby dalej kontynuować naszą walkę. Tutaj niestety nie udaje nam się, bo te dwie dywizje pancerne dosłownie nam wszystko po prostu popsuły. Teraz to, co chcę osiągnąć, to tutaj wejść na tą prowincję, ale nie mogę wejść wszystkimi dywizjami. Ale mogę wejść wszystkimi dywizjami? Prawie wszystkimi. I mogę wycofać ich. No i wejdźcie tutaj, bo naprawdę potrzebuję. No niestety tutaj się nam nie udało, byliśmy w sumie nawet w dobrej pozycji. Tutaj widzę, że nasi jednak atakują, co chyba wykorzystamy także. No i powoli będziemy oczywiście próbowali jak najwięcej tutaj zdobyć. No niestety, ale to nie są aż takie łatwe walki. W większości to jest po prostu poczekanie, jak tutaj nam zbiją organizację. A to może nawet trochę potrwać. Na szczęście mamy wystarczająco dywizji oraz też mamy część dywizji w szkoleniu, więc możemy od czasu do czasu wyspamować te dywizje i one nawet się mogą przydać. Jeszcze buduję sobie tutaj kolej, żeby lepsza była, jeżeli chodzi o zaopatrzenie na front, ale wydaje się, że jest aktualnie na dobrym poziomie oraz oczywiście udało mi się przebić tutaj. I dlatego ja nie lubię tego. Wejdźcie, tutaj potrzebujemy tutaj zdobyć. No niestety Union State jest powoli się wali. Ci się, no jakoś im się udaje to zrobić, ale to nie jest jakiś, że tak powiem, szybko im to nie idzie. My potrzebujemy antitanków. Teraz nam jest potrzebne mega dużo antitanków, ponieważ niestety, ale nasze dywizje kompletnie nie potrafią niszczyć tych właśnie pancerny. Więc musimy zdobyć antitanki i spróbować jakoś tutaj ich popchnąć. No niestety widzę, że Union State powoli spada. Na szczęście my mamy tylko Wargon na nich. Na szczęście, a już nie mamy, nawet nie wiem skąd dostaliśmy Wargon na nich, ale chodzi w głównej mierze, żeby pokonać ich. Bo ci, jak pokonamy ich, to zdobędziemy nieco, ale naprawdę w tym momencie nie chciałbym ich pokonywać. Niestety Los Angeles jest bardzo, ale to bardzo bronione. My możemy kolejne robić te rzeczy, to się na pewno nam przyda w przyszłości. No i próbujemy coś wykonać. No niestety to jest bardzo bolesne, to jest po prostu mikro w najprostszej postaci. No niestety mają czołgi, więc z czasem może by się nam udało. Teraz idę pod koniec tego drzewka politycznego. Nie wiem, czy się tam jakoś nam uda. Mają tutaj marińską. Oni mają czołgi. Dobra, niech te czołgi przyjadą, bo chcemy po prostu im okrążyć Los Angeles i wejść do niego. Więc jak już wyjechali, to możemy zaatakować. Okej. No a teraz mamy wystarczająco dywizji, żeby tutaj ich zaatakować. Póki nie będziemy mieć pełnych, jeżeli chodzi o antitanki. Czy my produkujemy anti-air? Tak. Chciałem antitanki. Jak mogłem się tak bardzo pomylić? Okej. W takim razie robimy co możemy robić.
Czy mamy wystarczająco support equipment? Nawet nie. Nie mamy miejsca zbytnio na budowę, więc nawet nie chcę kombinować. Przydałoby się porobić coś takiego dodatkowego, co w międzyczasie możemy porobić. Na szczęście anti-airy będą nam pomagać też w tym, że po prostu lepsze bonusy. Okej, patrzę, bo dostałem sygnał, że kurier przyjechał, ale na szczęście ktoś inny odbierze. Okej, więc tutaj wjedźmy i okrążmy Los Angeles, bo naprawdę się przydało nam okrążenie Los Angeles. Okej. Wejdźcie szybko, jeżeli możemy. Nie możemy. To wejdźmy powoli. A, zapomniałem. Mój pies strasznie się denerwuje, jak samochód odjeżdża, dosłownie szczeka na niego. I to jest denerwujące, więc chwilę szczekania. Okej. A, dobra. Zastanawiając się, co to za fokus, a my zrobiliśmy go przez chwilę. Nawet nie wiedziałem, co dokładnie robię. Okej, więc tak. Próbujemy się przebić. No, nie widzę, żeby to ładnie wychodziło. No, też nie mamy zaopatrzenia w tym regionie, ale jak odetniemy Los Angeles, powtarzam się ciągle z Los Angeles, to powinno nam lepiej pójść. Ta dywizja może zostać. Chodzi o to, żeby odciąć. Jak odetniemy, no to będzie już lepiej. Okej, i ta jedna dywizja zaatakuje. I chodzi o to, żeby zaatakować z wszystkich kierunków. O, oczywiście rozpoczęła się druga wojna światowa. Więc na szczęście to nie są jakieś dobre dywizje, więc to jest dobrze po naszej stronie. Czy możemy usunąć jakiś handel? Nie, nie możemy. Mamy słabo z tym, ale mamy Free Dockyard. A, zapewne z Los Angeles dobiliśmy. Ok, więc więcej tego, więcej tego. Ulepszenie. Ulepszenie weźmy. Tutaj nas atakują, kurde. Muszę się zrobić kontratak, żeby nam zdjąć z tych. Jeżeli zdejmiemy nieco z nich, to by było fajnie. O, co? A, tak. Dywizja w Los Angeles. Ok, Division Attack. Bardzo chętnie. Sobie zwiększę bonus do tej dywizji. I tutaj widzę, że już nic nie porobimy. Więc w głównej mierze możemy tutaj zrobić. Tutaj możemy spróbować zaatakować tych. Pytanie jest, czy nam pójdzie to jakoś. No niby mogłoby pójść, ale nie sądzę, żeby dobrze nam poszło. Dobra, mamy statek, więc dosłownie równo tak. Karabinów nie mamy, no artylerii nieco nie mamy. Tutaj jest ostatni już cel narodowy przed tym. Tak, nasze organiczne imperium. Na szczęście Unia się nieco dobrze trzyma. Ci są trochę zatrważający. Ale z czasem powinni się zmniejszyć. To my robimy oczywiście bonusiki. Okej, Entente zaatakowała. Bardzo chętnie bym chciał, żeby zaatakowała Stany Zjednoczone. To byłoby znakomite, ale raczej tego nie zrobi. A my nadal budujemy tutaj fabryki. Tak słabo jest. 300 mają obrony, ale się okopali. No wejdźcie w takim razie. I wejdą tutaj jakieś nowe dywizje i niech tutaj poradzą z tymi. Jakaś milicja weszła, ale nie ma. Mają zbytnie okopania, więc to jest akurat dla nas dobrze. Ale już ma 300 okopania. Wow, ma jeszcze los. Jak wy możecie mieć 300 okupania, wchodząc na prowincję? Nawet nie, się nie okupujecie. Dobra, co tutaj zrobić? Mamy oczywiście tych Marines. Marines zawsze trudno
przejąć, dlatego że one mają trochę taki boost własne. Ale nie możemy ich przejąć, dlatego że też weszło tutaj z dwie kolejne dywizje. Dobra, odzyskujemy nieco fabryk. A tak, to też jest ostatnio w wiadomościach widziałem historię. No byli oboje tam, oboje się zdradzali między sobą i tak naprawdę to takie dziwna sprawa. Okej, tutaj nas atakują. Bardzo chętnie bym nieco popnął do tyłu, bo dosłownie nam wchodzą na terytoria. Więc proszę bardzo, nie idźcie tutaj, idźcie tu. Ale na szczęście postanowili, że nie robię. No i oczywiście co? Nie uda nam się. Teraz musimy znaleźć po prostu jakieś prowincje, które może nam się udać popchnąć coś. Ale naprawdę będzie trudno znaleźć. Brzegiem to zazwyczaj będzie trochę lepiej nam pójdzie, ale to co bym bardzo chciał, to bym oczywiście to. Czy możemy jakoś to? Musimy kontrolować Teksas po prostu. No, ale na razie może lepiej tego nie róbmy. Czy coś nam jest tutaj potrzebne? To byłoby fajne, ale... No masz los, to jest fajne. Okej. Jak już gdzieś wejdziemy, no to już nie ma jakiegoś problemu z wyjść. Tutaj sobie wsparcie zróbmy. Tutaj niestety nasze dywizje ewidentnie mają problem. To co bym jeszcze sobie zrobił, to wykorzystałbym te dywizje, tylko że nas atakują. No jeżeli w górach, bardzo chętnie ciebie wypuszczę. Wyprę. Kurde, teraz trochę mi język się plącze. Ale okej, udało nam się. Chodzi o to, żeby ich odciąć. Najlepiej byłoby ich odciąć tak, ale nie wiem, czy będę mieć dywizję na to. Możemy tak to zrobić. Przytrzymamy ich, nawet nie chcę za bardzo ich tutaj zaatakować. Mamy wyrwę. Zajmijcie tą wyrwą, nie chcę, to jakoś nam źle poszło. Bardzo chętnie bym zdobył lotnisko Fresno, ale myślę, że na razie dobrze nam idzie, że polećmy tutaj. Mamy już nieco dużo samolotów, szczerze powiem, dzięki temu, że sobie porobiliśmy. Okej, więc tak, możemy support artillery albo mechanized. Bardzo chętnie bym zrobił mechanizm po tym, ale sobie zróbmy to. Manpower na pewno się nam przyda. Nie jest aż tak źle z nim, ale na pewno nam się przyda. Tutaj mamy już mnóstwo tych fabryk dzięki temu, że mamy taką gospodarkę. Tutaj widzę, że się nieco poogarnęli z tym, że prawie jesteśmy przy Sacramento. Fajnie by było, gdybyście popchnęli ich bardziej w tą stronę, to by było fajnie. The Victoria over Pacific States. Gdzie mamy claimy? Mamy tutaj claim. Mamy tutaj claim. Mamy tutaj claim. Chcemy całą Kalifornię, co wy? Chcemy wszystko, a nie jakieś małe kawałki. Chociaż byśmy chcieli bardziej koniec wojny, ale chcemy wszystko. Okej, wystawmy te dywizje, bo potrzebujemy ich. Ok,
i zmienimy w takim razie rozkaz. Wszystko jest. Co tutaj możemy sobie dać? Dajmy mu to. Okej, zgodzili się. Wow. Nie sądziłem, że się uda. Okej, w takim razie my spróbujemy zaatakować ich. Jesteśmy... Nie możemy zrobić tego, bo... O mój Boże, nie możemy tego zrobić, bo... Bo tutaj jest ta sprawa. A... Kiedyś im to zrobiłem, dlatego że potrzebowałem. Nie możemy się nawet zdesantować na nich. Naraz, spróbujmy w takim razie. Dlaczego nie możemy. A, nie możemy, bo jest Whitefish. Czy możemy wyłączyć? Możemy kanał Evervo Park 23 znaczy kwietnia. No to już niedługo w sumie. W takim razie my co możemy zrobić, to poszukać, czy coś jeszcze nie mamy do roboty w tym ogromnym drzewku. Chyba wydaje się, że nie. W takim razie porobimy sobie jakieś takie głupotki w międzyczasie. Dobra, w takim razie mamy czas pokoju, możemy sobie się przygotować na wojnę. Super to zabrzmiało. W głównej mierze chciałbym sobie nasze dywizje już porobić na jak najlepsze. Fajnie. I przez to, że oczywiście mamy tutaj część, część zdobyliśmy, no to oczywiście tutaj dobrze nam pójdzie, tylko że kurde, szkoda, że nie możemy sobie... Fajnie, że ustawiamy się na ich terytorium, kiedy oni są w trakcie wojny, więc ciekawie to jest. Więc tak, w głównej mierze musimy sobie postawić tak produkcję, żeby wszystko było produkowane tak jak chcemy. Oraz sobie wreszcie porobić jak na te maksymalne dywizje, które możemy na ten czas zrobić. Czyli tyle. I oczywiście antitanki. Okej, anti-tank. Artylerii się na pewno przyda nam więcej. Okej, więc musimy poczekać do kwietnia. Nie powiem, ciekawy miesiąc. Ale my możemy sobie porobić więcej fabryk militarnych i poprowadzić naszą kolej tutaj, żeby była jak najlepsza. Więc najpierw wybudujcie kolej, a później dopiero się zajmijcie resztą. Więc tak robimy dalej te rzeczy. Nasze dywizje się ćwiczą na najlepszy poziom. Problem z tym, no niestety czasami bywa. I musimy teraz poczekać. No niestety to jest Occupied State. Wow, dają nam teraz broń. To się nazywa szybko zmienić front. Dobra, nie możemy rozrysować linii, póki nie będzie kwietnia. No to trochę potrwa jeszcze. Na szczęście, jak tutaj zdobędziemy, to nie są w żadnej frakcji. Nie, nie jesteście w żadnej frakcji. Podoba mi się to. No, to jest śmieszne. Bo oni są z tego Ku Klux Klana, więc... Więc nie powiem... Czasami śmiesznie to wyglądają te rzeczy. Okej. Ulepszamy anti-airy, to znaczy, że możemy sobie część wysłać w fabryk. I w takim razie... Tutaj już w sumie nic za bardzo nie możemy porobić. Samoloty. No samolotów za bardzo nie robiliśmy, więc jest ten problem nasz. Samolotów to w ogóle ciągle próbujemy
nadrobić ich produkcję, ale powinno nam pójść jakoś niedługo. No niestety oni się już zamieniają w takie robiznę, co nie powiem słabo. Chciałbym ich zaatakować i zdobyć ten Teksas, albo przynajmniej zrobić tutaj. Kiedyś to polegało na tym, że chyba były decyzje do tej wojny domowej. Ale to może inną frakcją, która ma działające wejście do niej. Okej. W takim razie powoli niech się nam tutaj wszystko robi. Bardzo chętnie bym sobie porobił gospodarkę jednak. Bo to byłoby o wiele lepsze na ten moment. Ale widzę, że nie musimy aż tak bardzo patrzeć na to. W takim razie czy robią tutaj samoloty i możemy sobie to na razie wyłączyć. To bym bardzo chętnie porobił jakieś bonusiki inne. W takim razie to i tutaj możemy jakiś bonus zrobić. Chciałbym bardzo chętnie tutaj wybrać coś, ale to jest od 150, więc trochę poczekamy jeszcze. Na szczęście mamy to 2%, więc to mi się podoba. Ostatnio ogarniałem, o co chodzi, bo jest taki taka rzecz jak mobilization speed. Chodzi o to, że jak się zmienia prawo albo tam się dostaje, to wtedy szybciej idzie. O, Nowy Jork! Nowy Jork się wyzwolił. Nowy Jork jest śmieszną frakcją. Znaczy się frakcją, państwem. Dobra, możemy już revoke? Tak. To możemy... I możemy odzyskać nasze tereny, 15 dni. I dosłownie wykończymy was. Nawet nie mogę zrobić to przez... tutaj przez to, bo dosłownie nie mamy na to możliwości. Okej, a lotnisko mam jakieś tutaj? Nie. Więc może wybuduję jedno lotnisko. Dosłownie jedno lotnisko. Znaczy się nam nie uda przed wojną. W maju, 10 maja. Raczej się nam nie uda. No, ale powinniśmy wykończyć w takim razie Union State. A to powinno nam dać możliwości nieco porobienia tutaj rzeczy. Okay. Czy my mamy wojnę z kimś, kim nie powinniśmy mieć? Nie. W takim razie wszystko jest ok. Nie podoba mi się, że mamy nadal Marię, nawet nie wiem, bo widziałem ten event, który to zmienia, tylko że on mógł się popsuć. Więc co najwyżej, jak mi się nie, jak będzie się chciało tutaj to usunąć, właśnie ją, to po prostu włączę ten event, bo dosłownie on ma wejście polegające na tym, że jest Maria pierwsza i ona ma rządzić i wtedy ona się pojawia i umiera. Tak. Jungle Warfare czy Desert? Desert polega to na tym, że my będziemy bić się w Ameryce. Szczerze powiem, bardziej mi się podoba Desert. Ale tutaj też mamy to. Division Land for Construction, a tutaj mamy Armor. Myślę, że pójdziemy w to i damy sobie Desert. Dobra. W takim razie nasze dywizje już wchodzą tutaj. No naprawdę to nie jest jakieś mega trudne. A, musimy zrobić. O nie. Trzęsienie w Stanach Zjednoczonych. Dobra. W takim razie my spróbujemy zdobyć jakiegoś gościa, który nam... Dobrze, się jakiś bonus z nie mamy. W takim razie musimy dać doktrynę. Dobra. Pokonujemy tych i będziemy w takim razie kończyć na ich pokonaniu. Ile oni potrzebują jeszcze? Potrzebują do 10. Wow. Naprawdę dużo. Ale nasze dywizje akurat są dobrze zorganizowane. Tutaj na froncie na pewno będzie problem, bo ich będzie najwięcej, ale powinniśmy sobie z czasem poradzić z nimi. Tutaj chcę przekroczyć rzekę. Jeżeli przekroczymy, nie będziemy mieć takich większych problemów z tym. O, podoba mi się. Nie wiem, to jest chyba coś związanego z licznikiem Hoya, że jak się da nowego dowódcę, to musi po prostu ten licznik ustawiać tak na początku. Okej, w takim razie się nam udało.
Zamknijmy pas, pas, pas. I tak, marynarka. Bardzo dużo kosztuje, więc spróbujemy ją zdobyć jak najwięcej. Okej. Okay. Teraz teren, dobra. Chodzi o to, że szukam swoich claimów. To jest chyba wszystkie moje claimy. Tutaj... A nie, tutaj też jest. Chyba na górze. Chodzi o to, żeby znaleźć siebie. Mhm. Okej. Okay. I tak, no na pewno... Wow, ale oni są mali. Tak, na pewno wy powinniście zdobyć to, bo dosłownie tyle zdobyliście. Chociaż część tych terenów, nie powiem, należy się waszym, no, waszym wrogom. Wy dostaniecie to, a wy dostaniecie w takim razie to. I okej, okay, i tutaj, no w sumie byliśmy blisko tego. Więc tak naprawdę możemy spróbować teraz zaatakować tych, bo dosłownie nie mamy co więcej robić. To, co byśmy chcieli szybko zrobić, to wejść tutaj i zrobić ten teren, ale niedługo będę kończył już. Potrzebuję tak naprawdę o wiele więcej dywizji, bo ile mamy? 27 dywizji. A to, co potrzebne nam, to jest oczywiście nieco więcej. Ogólnie mi się nie podoba to, że... Nie wiem, co to jest, ale okej. To, co w głównej mierze patrzę sobie... Co to jest? Co to jest kolejne? W ogóle podoba mi się, że to jest jakieś takie dziwne rzeczy tutaj. Dobra, ale to, co w głównej mierze potrzebują, to oczywiście tutaj porobić. I w międzyczasie na pewno będę musiał sobie armię tutaj zrobić, bo jak mówię, te 27 dywizji to ledwo co nam to da. Musimy po prostu mieć ich o wiele więcej. Więc spawnowanie tych dywizji na pewno będzie o wiele większe. Teraz na przykład możemy zespawnować kolejne dywizje i dać im, żeby się tutaj zajęli. Wydaje mi się, że dywizja kawalerii dostała jakiś medal. Dobra, ale ja już będę kończył. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, jeszcze odpowiedź kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Był wam Mitrehol w Hazowaniu 4 na modyfikacji Case Redux jako Meksyk. No to cześć!